tutaj. Higiena na kanapie. Super, Leon, świetny pomysł. Świetny, tak, też się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry. Wiem. Sprawdziłam ostatni film. Jak licząc od dzisiaj, na kanale pojawił się 36, 37 niecałe dni temu. I chciałabym też nagrać taki, albo to będzie część tego filmu, tego vloga, albo będzie to jakby osobny film, zobaczymy. Trochę takie podsumowanie tego ubiegłego roku, dlatego że trochę jeszcze się wydarzyło. Powiem Wam też mniej więcej pokrótce, co się działo w tej przerwie, kiedy mnie nie było. Natomiast to nie jest temat na tę chwilę, dlatego że ja powinnam za 10 minut wyjść z domu. W ogóle mam dzisiaj taki szalony dzień, bo od rana też się w ogóle położyłam późno spać, efektem czego dzisiaj później wstałam niż planowałam i to trochę wpłynęło na resztę mojego dnia. Pomimo, że pracę, w sensie fizycznie do pracy dzisiaj jadę dużo później niż normalnie, ale jest też duże prawdopodobieństwo, że wyjdę z niej dużo później, więc ogarniałam do tej pory jakieś maile i tego typu rzeczy. Ta fryzura nie jest może najbardziej korzystna. Natomiast za chwilę właśnie się zbieram i jadę, już to wyłączyć, już i tak, jadę fizycznie do pracy, w sensie do miejsca mojej pracy, ale zanim to, to muszę się trochę, czy muszę, chcę się trochę tutaj pomalować. Moja twarz w tej chwili nie jest w najgorszej już kondycji, nie jest też w najlepszej, ponieważ niestety zaczęło powracać coś, z czym ja się już borykałam wcześniej, czyli takie początki trochę trądziku różowatego, ale takie naprawdę początki. Chodzę do mega fajnej, w ogóle super kobiety, kosmetyczki, która, byłam u niej 3 razy, ale widzę, że jakby ona bardzo, w ogóle to się, ja się nie zapisuję na konkretny zabieg, tylko to jest jakby taka indywidualna, indywidualnie dobrany zabieg pod to, co mamy w danej chwili, pod stan naszej skóry na dzień dzisiejszy. Czyli nie wiem, ja na przykład pierwotnie umówiłam się na Kobido do niej po raz pierwszy, ona powiedziała, że nie, niestety, ale Kobido to my tutaj nie zrobimy. Ja mówię, pani, ja się nie upieram, róbmy to, co uważa pani za słuszne. I tak, trochę tą buzię, mi też zmiana diety na moją twarz nie wpłynęła najlepiej, bo zaczęłam sobie bardziej folgować i jeść gorzej. Zaczęłam też gorzej spać, mniej spać, zima, mróz to też nie są do końca klimaty, chociaż ja wolę, moja skóra woli na przykład zimną wodę, nie najlepiej reaguje na ciepłą, to jednak jak jest taki mróz na zewnątrz, to też ta moja buzia trochę szaleje. Natomiast mam już pielęgnację za sobą, dlatego że rano jakieś tam przebitki Wam nagrywałam, byłam na basenie, później jak wpadłam do domu, jeszcze byłam na zakupach spożywczych, to tak, spacer z młodym, jedzenie dostał rano. Na jakieś tam maile odpowiadałam, coś robiłam, później odgrzałam sobie obiad, zresztą dzięki Bogu to już ostatnia była porcja, bo zrobiłam sobie 3 dni temu spaghetti i ciężko się gotuje dla jednej osoby krem z doktora Jarta i to jest krem, który w teorii jest kremem też nawilżającym, znaczy jest kremem nawilżającym, ale on nam daje lekki kolor. Pokazywałam Wam go niejednokrotnie, on w słoiczku jest taki zielonkawy, kolor tutaj za dużo, nie jest zbyt zachęcający, ale zaraz to ładnie wszystko nam się dostosuje do koloru naszej skóry. Ja go bardzo lubię. Chwędzi koło nosa, Jezus. Ja go bardzo lubię i sięgam po niego od lat. I w zasadzie powiem Wam, że ostatnio nie korzystałam w ogóle z żadnych podkładów, bo też brzydko mi się, miałam w ogóle suchą też trochę skórę i bardzo brzydko mi wchodziły w, no robiły się takie suche, podkreślały podkłady suche skórki, wchodziły jakoś w pory, coś tak, no moja twarz ostatnio nie lubiła się w ogóle z makijażem. Bardzo mocno zmieniłam swoją pielęgnację, bo w zasadzie ustaliłyśmy, że moja skóra lubi minimalizm i im mniej, mam tu lusterko, które patrzę, im mniej produktów dla niej, tym lepiej i ja też trochę tak po omacku stosowałam jakieś substancje aktywne, jakiś strupek, które finalnie robiły mi większą krzywdę niż przynosiły efekt zamierzony, bo po prostu, wiecie, robiłam to trochę, jakiego użyć słowa, tak jakby po omacku, myśląc, że to co komuś, w sensie łudząc się, że może to co komuś służy, to mi też przyniesie wyczekiwany efekt, ale niestety tak nie było. No ale
jest lepiej, wiem, że jestem w dobrych rękach, mam zaufanie do Kasi, zresztą właśnie też Kasia. Także wierzę, że czasami musi być gorzej, żeby później było lepiej, tak jak zresztą w życiu bywa. No dobrze, następnie na powieki użyję takiej paletki z AA, to jest współpraca z Magdą Pieczonką. Ją kupiłam jakiś czas temu, ponieważ byłam akurat w Rossmanie i kupowałam, ponieważ były w jakiejś tam obniżonej cenie takie trzy produkty też właśnie we współpracy z Magdą. Ja kupiłam sobie rozświetlacz, ale mam też róż i brązę, dlatego rozświetlacza używałam najczęściej i jak największe jest zużycie. I one były chyba połowę ceny. I przy okazji kupiłam sobie taką paletkę, która mi się bardzo spodobała, dlatego że ma kolory, które były mi w sumie, które chciałam, z których chodziłam jakby gdzieś parę razy, byłam w Sephorze czy w Douglasie, oglądałam różne paletki, ale albo były drogie, a ja i tak używam tego. Teraz mam fazę na przykład, ale wiem, że to później leży i nie miałam potrzeby, wiedziałam, to w ogóle też nie było drogie i biorę sobie ten jasno-różowy, że spróbuję i powiem Wam, że to jest aktualnie produkt do powiek, którego używam najczęściej i czasami jest to tylko ten jasno-różowy, czasami daję ten, czasami jeszcze sobie tutaj trochę pomieszam te dwa, albo te, jakby kombinuję. Tego ciemnego używam najrzadziej, bo też na co dzień jakoś ja się tak mocno w ciemnych kolorach nie maluję, ale nie wiem, czy chyba go kiedyś musiałam użyć, bo widzę, że tam pędzel był wepchnięty w niego. Natomiast ta paletka jest naprawdę fajna i ona się nazywa Baby Doll Eyes, a jeszcze była druga wersja Foxy Eyes albo jakieś takie inne tam były kolory, nie pamiętam, przynajmniej w tym Rossmanie, w którym ja byłam wtedy i w Galerii Mokotów, a to było już jakiś czas temu, to były dwie paletki, ale jeśli ona jeszcze gdzieś jest i szukacie czegoś w takich właśnie różach delikatnych, ale nie takim różu typu fuksja czy coś takiego, to bardzo Wam ją polecam, bo też fajnie się nosi, ładnie się te, ona się jakoś nie osypuje to wszystko. A, zaszelejemy, damy trochę też tego tutaj w kąciku. Ja się nie umiem malować, to się jakby nie zmieniło nadal i myślę, że u mnie im prościej, im szybciej, tym lepiej. W sensie, wiecie, ja nie mam też cierpliwości do tego i nie sprawia mi to jakiejś super wielkiej przyjemności, żeby siedzieć z nim godzinę i się malować. Także tak, nie jest to może jakiś poziom, Bóg wie jaki, ale dla mnie jest on wystarczający. Następnie, to jest coś, co już mam dosyć długo i tak wracam do niej co jakiś czas, paletka z Hourglass. Tutaj już jest trochę powycierana, ale będzie może widać jej nazwę. No i tak wygląda w środku, widać co jest najczęściej używane i też z tych pewnie, z tego rozświetlacza i trochę różu sobie tutaj dam na policzki. Nie przyniosłam bronzera, ale też dzisiaj go nie planowałam używać. Tak jak mówię, nie mam za bardzo czasu dzisiaj na jakieś takie tutaj ruchy. No więc tak, rano był basen, nie wiem czy o tym mówiłam, byłam na basenie, bardzo dużo mi to przyjemność sprawia, co prawda dzisiaj byłam w takiej godzinie, jeszcze próbuję wyczuć, kiedy najlepiej byłoby mi najwygodniej tam chodzić, bo ja nie ukrywam, nie lubię za bardzo jak jest dużo ludzi, zresztą chyba nikt nie lubi i dla mnie idealnie jest jak mam, pralka mi się coś psuje. Jakiś błąd cały czas. Zresztą rozmawiałam ze znajomym i zasugerował, żebym zobaczyła w jednym miejscu jeszcze, czy tam coś nie wpadło. Więc muszę to zrobić teraz w weekend, bo dzisiaj generalnie jest w ogóle piątek. I co? Najbardziej lubię, jak jest tak, wiecie, że mam swój tor, albo są dwie osoby na torze. Jak już są trzy albo cztery, to jest to trochę, to pływanie jest utrudnione. I jakby przez to, że gdzieś, no nie wiem, dzisiaj po prostu nie było to jakieś super komfortowe. Byłam w takim basenie, czy jeszcze na taki basen, gdzie są dwa baseny. Jeden większy, olimpijski, który ma 50 metrów długości. Aha, tuż do rzęs znam. A drugi, no i to wszystko, jeśli chodzi o make-up. Jeszcze powinnam pomadki użyć do ust ochronnej, ale to zaraz zrobię. A drugi 25, w tym mniejszym, który się nazywa w ogóle rozgrzewkowy, przepraszam.
jest trochę cieplejsza woda i mi to jakby nie przeszkadza, że on jest krótszy i muszę więcej tych długości zrobić. Tam jest zazwyczaj mniej ludzi. On jest też mniejszy. Ale dzisiaj tam akurat wszystko było pozajmowane, więc musiałam pójść do tego większego, co też nie jest dla mnie jakimś problemem. On jest głęboki, ale to też nie stanowi problemu. I pływam, po prostu wchodzę i dzisiaj miałam jakoś tak, że jeszcze chciałam szybko to w sumie załatwić, bo niezbyt wygodnie mi się pływało w takiej dużej, z taką dużą ilością osób, więc pływałam raz. Zrobiłam 650 metrów. To nie jest może dużo, ale zajęło mi to 25 minut chyba. Więc też uważam, że jak na to, że nie jestem jakimś pływakiem zawodowym, to i tak nie było najgorzej. No, więc basen, lecę teraz do pracy, do Was. Pewnie wrócę jutro, bo jak wrócę dzisiaj z pracy, znając, że się będzie czerwna, będzie ciemno i pewnie będzie już późno. Zrobiłam sobie, już Wam pokażę teraz, bo zrobiłam sobie jedzenie, które za mną chodziło już od jakiegoś czasu. Staram się teraz gotować, więc tak, zjadłam już obiad, ale zabieram ze sobą obiadokolację, nazwijmy to. Więc pokażę Wam jeszcze może, w co jestem ubrana. Mam trochę nowych, różnych rzeczy. Więc pewnie w najbliższym czasie, mam nadzieję, że filmy będą teraz regularnie, to będą się pojawiały nowe rzeczy. Byłam też u fryzjera, mam troszkę ciemniejszy kolor włosów. Co prawda pierwotnie chciałam, żeby były, czy jak się zapisywałam, to chciałam, żeby były jaśniejsze, ale po rozmowie z fryzjerem, zresztą bardzo fajnym, stwierdziliśmy, że jeśli ja chodzę na basen i jeśli faktycznie nawet chodziłabym 2-3 razy w tygodniu, niekoniecznie codziennie, to rozjaśnianie tych włosów będzie trochę dla mnie problematyczne. W sensie będę musiała więcej pracy w nie wkładać i częściej przychodzić. A ja nie chcę sobie utrudniać życia. I ponieważ nie zależy mi aż tak bardzo na rozjaśnieniu ich, no to troszeczkę je przyciemniliśmy, ten kolor i tak się będzie wypłukiwał, bo chlor też robi swoje, a zresztą może dobrze się stało, bo moje włosy na rozjaśnianie, nieważne czy później o nie naprawdę dbam dosyć dobrze, używam dobrych kosmetyków, to czuję, że mocno na tym tracą, w sensie na jakości i na kondycji bez chloru dodatkowego, a jeszcze do tego chlor, to wolałabym nie wiedzieć, jakie straszne miałabym te włosy rozjaśnione, w sensie w takim strasznym stanie, więc odpuściłam, ale podobają mi się, są takie czekoladowe, taki głęboki, mam wrażenie, jest ten kolor, nie czuję się też źle, że jest za ciemny, zresztą w ogóle chyba idę na jakąś tonizację i regenerację te 2 tygodnie. Zresztą w najbliższym czasie szykuje się trochę fajnych rzeczy, więc mam nadzieję, że teraz z nową energią wrócę do nagrywania, a teraz odnoszę te rzeczy do łazienki, pokazuję Wam, w co jestem ubrana, kończę się w ogóle ubierać i zmykam do pracy. Mam nadzieję, że mnie widzicie w całości, może trochę sobie głowę ucinam, ale nie widzę tutaj w podglądzie, więc tak, spodnie nie są niczym nowym, to są moje chyba ulubione w tej chwili jeansy, i to już od jakiegoś czasu, bo ja te spodnie mam od zeszłego roku. To są Levi'sy model 500, czy 501, czy one mają dalej jakąś nazwę? Nie pamiętam. One czasami są na mnie trochę luźniejsze, czasami trochę mniej luźne. Ta moja waga w ostatnim czasie troszeczkę tak się jakoś wahała w jedną lub w drugą stronę. Mam nadzieję, że teraz już tylko będzie lepiej. Ale bardziej lubię i właśnie tych szarych chodzę najczęściej. Zima nie jest w moim przypadku zimą. Dla mnie priorytetem jest to, żeby było ciepło. Więc może te spodnie i te buty to nie jest idealne połączenie, bo takie się te moje nogi robią jak klocki, ale już trudno. Pod spodem mam cudowne skarpetki, ale chcę nagrać taki film o tym, co mnie ratuje zimą. Chociaż ten, który nagrałam parę lat temu, jest też aktualny, ale trochę Wam pokażę takich moich ulubionych, znaczy ulubieńców zimowych ubrań i dodatków. One są cieplutkie, mają domieszkę kaszmiru, są cieniutkie, ale cieplusieńkie. Na stopach i mówiki buty, które też mam już od lat. Dalej, to jest stosunkowo nowa rzecz. Nagrywa się? Nagrywa. Taki sweter z takich jakby kuleczek, on ma śmieszną dosyć strukturę. On taki był od zawsze, to nie jest kwestia tego, że się skulkował w tak okrutny sposób. Jest dosyć duży, szeroki, to jest chyba M-ka. On się też troszkę rozciągnął w tym czasie, kiedy ja go noszę, mam go no, kilka tygodni na pewno. Ja teraz dużo rzeczy mam, zamawiam na Zalando, tym Zalando, gdzie są kampanie, więc te rzeczy się tam co jakiś czas pojawiają, ale są w dużo lepszych cenach. I to jest sweter z Bossa, z Hugo Bossa, ale z tej linii Boss chyba Orange.
i no, był dużo tańszy. Bardzo go lubię, w ogóle się lubię w takim kolorze. Koszula w taką kratę. Krateczkę bardziej. Ona też jest zamówiona na Zalando. Podoba mi się to połączenie kolorystyczne. Uważam, że tu jest też niebieski, ale z tym takim, tu jest jakby brąz, trochę granatu, trochę bieli, z szarością też wygląda to ładnie. Ona też jest zamówiona na tym Zalando. Jak te rzeczy gdzieś znajdę, to Wam postaram się je podlinkować. I do niej, do kompletu mam też taką, w taką samą krateczkę spódnicę. I też lubię te rzeczy nosić razem, ale również, tak jak widać, osobno, niekoniecznie w komplecie. Dalej, czapka, bo jednak jest dosyć zimno. Czapka również Zalando, bardzo fajna, bo to jest 100% kaszmir. Jest milusieńka, mam je w dwóch kolorach, jasną szarą i ciemno szarą. I tutaj gdzieś macie nazwę tej firmy. Ja niestety nie wiem, jak mi się wymawia, więc tak, ale uważam, że to w ogóle był chyba jeden z lepszych, te czapki, jeden z lepszych zakupów, dlatego że one kosztowały chyba 125 zł za jedną, a są wykonane w 100% z kaszmiru, a czasami widzę czapki za 60, 80, 100 i też więcej, które są sztuczne w 100%. Zobaczmy, ile mamy stopni i jaką chcemy, jakie chcemy mieć okrycie wierzchnie. Minus 2, ale wieczorem minus 7, czyli zimno. Co by tu? Mogłabym wybrać miśka, ale nie wiem, czy to już nie jest trochę za dużo. A gdzie jest płaszcz? Nie, w płaszczu mi będzie zimno. Spróbujemy z tym miśkiem. Chociaż mi jest później w tym wszystkim gorąco strasznie. Szaro niebieski miś. Poszukuję laptopa. Momentami czuję się jak tragarz. Prawda, swój własny, bo to są moje tylko rzeczy, ale jednak. Biorę jeszcze szalik, bo tutaj mi trochę no nie wieje, bo jestem w domu, ale mam, wolę zabezpieczyć tutaj szyję. A teraz to już w ogóle jestem opatulona milionem warstw i jestem 3 razy większa niż bym chciała być, ale to nic. Szarą szoperkę tą z Saint Laurent i powiem Wam, że to jest torebka, która jest ze mną chyba 3 rok albo 4, nie jestem pewna. I myślę, że to był najlepszy zakup, ponieważ używam jej praktycznie codziennie. A przynajmniej w takie dni, jak jestem, gdy załatwiam, idę do pracy, to raczej nie bawię się w te maluszki. I bardzo, bardzo ją lubię. Ona też się praktycznie w ogóle nie zniszczyła, poza tym, że się wytarł ten taki napis z Saint Laurent na... No widzicie, układa też na ziemi. Więc naprawdę jest w rewelacyjnym stanie. Tu mam żarcie laptopa, w końcu wam tego jedzenia nie pokazałam, no ale to jest po prostu kasza gryczana, do tego kefir. I do tego mam takie leciutko podsmażone pieczarki z koperkiem. Ale wiem, że to będzie pyszne i mamy tu bardzo dużą ochotę. Zmykam, jadę do pracy, a do Was odzywam się pewnie jutro. Wróciłam właśnie do domu. Udało się, dzięki Bogu, jakoś tak, że nie musiałam zbyt długo być w pracy. Już tak się nawet to poskładało na moją korzyść. I nawet udało mi się też podskoczyć na chwilę do galerii, ponieważ chciałam wejść do Zary. Ja w ogóle jakoś na tych wyprzedażach tegorocznych nie ukrywam, że nie szalałam. W zasadzie kupiłam chyba tylko coś w kosie. A tak to przynajmniej nie kojarzę, żebym w ogóle gdzie łaziła po sklepie, szperała jakoś intensywnie, szukała online. Natomiast byłam w Oysho i kupiłam 3 rzeczy. 2 z nich są z wyprzedaży. Takie totalne basiki. Jedna jest z aktualnie tej kolekcji nowej, chociaż ta nowa kolekcja, ja te rzeczy widziałam już przed wyprzedażą. Są to mianowicie zwykłe, szare spodnie dresowe. Niedawno kupiłam sobie bardzo fajne dresy, takie totalnie klasyczne, szare dresiki z gumką tutaj na końcu. Też w takim szarym kolorze z tej polskiej marki Hibou, nigdy nie wiem, jak to się prawidłowo czyta. Ale tamte są w ogóle genialne. Ja w nich ostatnio mam wrażenie, że żyję, bo czy właśnie tak jak jadę na basen, ja bardzo nie lubię po basenie ubierać, jak mam jeszcze nogi wykremowane, balsamowane, ubierać czegoś
co jest wąskie, nawet jeansy, które mimo że nie są super obcisłe, to też nie jest to przyjemne wciąganie tego materiału, a taki ciepły dresik od razu ps i już jestem gotowa. Więc tym bardziej, że i tak zazwyczaj jadę po basenie do domu, więc jeszcze się mogę przebrać. I tamte są super, nawet myślałam, żeby kupić jeszcze sobie może jedną parę w innym kolorze. Natomiast są dosyć drogie, bo tamte kosztują chyba 370 zł, ale dobrze pamiętam. Nie jestem pewna, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że tyle. A te w Oysho są bardzo podobne. Co prawda te mają miśka, który pewnie... Pod spodem jest taki misio, który za chwilę się nam... fokus? Jest. Zmechaci, natomiast teraz są milusie bardzo w dotyku. Są też dosyć, widzicie tutaj, rozciągliwe. Guma tak samo. Mamy w pasie troczki. Mamy też kieszonki, co też jest dużym, uważam, plusem. Ja mam je w rozmiarze S. One są od XS do XL, ale wydaje mi się, że są dosyć duże. Poza tym takie rzeczy się z mojego doświadczenia później... nie wiem, jak mam to zrobić, może tak. Trochę rozciągają. No i zobaczcie, te kosztowały niecałe 140 zł, więc dosyć duża różnica w cenie, więc w ogóle mam ochotę już się zaraz w nie ubrać, zresztą zamierzam zrobić. Kupiłam też, i to już będą dwie rzeczy z wyprzedaży, taką bluzkę, która ma z długim rękawem, taki trochę long sleeve, ale ma taki bardziej tutaj jakby dekolt w kształcie łódki. Ona nie jest, widzicie, nie ma dekoltu w sensie wyciętego, ale nie jest też taka bardzo, bardzo tutaj przy szyi. I ona jest wykonana głównie z wiskozy, ale ma tu jakąś domieszkę elastanu, dzięki czemu jest taka jak sprężynka. I ma bardzo, ale to bardzo milutki materiał. Jest w takim ciemno-szarym kolorze, takim w ogóle melanżowym. On nie jest taki gładki, zresztą te dresy tak samo. Na Shein, proszę tu zapraszam. Jak chcesz, a tam jest zimno, jak nie wiem, ale pies musi, tak? Proszę. Nie krępuj się, nie, nie, nie. Byłaś tam jak chcesz. I już Wam powiem, ona ma 96% to jest wiskoza i 4% elastan, jeśli chodzi o skład. Mam L-kę, bo szczerze powiedziawszy nie widziałam, czy są jakieś inne. One były od XS do, czy są w rozmiarówce od XS do L. Nie wiem, czy fokus nam łapie, ale... Tutaj macie ten numer, możecie sobie, jak jesteście zainteresowane, jej poszukać. Może mi się uda ją podlinkować, jeśli będę po pierwsze pamiętać, jeśli w ogóle ona będzie online. I ja ją zmierzyłam, wzięłam ją do... Zmyślałam, że mogę nawet w niej spać. I powiem Wam, że ta L-ka, nawet jak tu widzicie, ona nie jest zbyt duża, ale obawiałabym się, że S-ka albo M-ka, po prostu mniejszy rozmiar, byłby na mnie za krótki. Co ją może zaraz... przymierzę, żebyście mogły ją zobaczyć na ciele. Tak ona wygląda już ubrana. Widzicie, ja ją mogę tutaj sobie spokojnie bardziej naciągnąć, ale ten materiał i tak w pewnym momencie wraca tutaj trochę bardziej do góry. Czy nas... A nie, jest fokus. Tutaj jest właśnie ten taki dekolt, nie dekolt. No dekolt, ale łódeczka, nie eksponujemy jakoś tu mocno biustu. Ma dosyć długie rękawy, ale jest naprawdę bardzo miękka i miła w dotyku, więc jakoś tak, wiecie, przyjemnie. Nie wiem, no nawet jakbym miała w niej tylko chodzić tutaj w domu, albo spać, albo ją ubierać pod sweter czy bluzę, to uważam, że jest fajna. Będzie w niej trochę podskakiwała do góry. Pomimo jakichś tu jest białych kropeczek na niej. Mam to chyba kwestię tego materiału. I ona kosztowała, jak widziałyście, 50 zł zamiast chyba 80? Tak, zamiast 80, więc spoko. Jak na ten skład jeszcze na dodatek. I ostatnią rzeczą jest biustonosz. Bardzo, bardzo klasyczny, zwykły, biały, gładki biustonosz. Ostatnio kupiłam sobie w Intimissimi taki, który ma tutaj na takich szerszych jest ramionczkach i jest koronkowy, ale brakuje mi czegoś pod białe koszule, które jednak, w ogóle może nawet nie tyle białe koszule, ale pod jasne rzeczy, czegoś, co nie będzie jakoś mocno prześwitywać i wiem, że często pod takie białe rzeczy lepiej jak wygląda, jak ubierzemy coś cielistego, ale biały stanik i tak mi się przyda, a ja mam wrażenie, że mi się te rzeczy jakoś szybko tak jakoś szarzeją, te białe, w ogóle t-shirty i jakby żywotność białych rzeczy u mnie nie jest jakaś super wybitnie długa i on jest o tyle też fajny, że podoba mi się jego kształt, on nie ma tutaj w ogóle push-upa żadnego, nie ma żadnego wypełnienia, ale ładnie zbiera biust i jest bardzo taki prosty, że podejrzewam, że nie będzie się, jak macie nawet coś bardziej obcisłego, to nie powinien się gdzieś tam odznaczać. I on też był przeceniony ze 100 zł na 50, czyli o połowę ceny, także uważam, że bardzo, bardzo spoko. On jest ładnie wykonany i to jest taki
totalny basic, aż dziwne, że te rzeczy, bo ich dosyć dużo, różnych takich właśnie i cielistych, w różnych rozmiarach, no to tak, ale że rozmiarów w ogóle było dosyć dużo na tej wyprzedaży, ale różne kroje, właśnie bardziej takie trójkąty, były też takie bardotki i dosyć dużo było tych staników, które w innych sklepach mam wrażenie, że są w stałej sprzedaży, w sensie w stałej cenie, nie są w ogóle takie basicowe w obniczkach żadnych, w sensie żadnych promocjach. No i to by było tyle. Ja teraz tutaj, nie zjadłam tego swojego lunchu w pracy, mogę wam go pokazać, chociaż on już się tutaj teraz widzę cały mieszał. Będzie to kefir, znaczy lunchu, obiad o kolacji. I tutaj mam właśnie kaszę gryczaną, ale białą, z pieczarkami i koperkiem. I tak to pachnie, że ja to podgrzewam i wcinam, przebieram się w dres, obcinam metki i jestem absolutnie przeszczęśliwa i tak właśnie zamierzam spędzić piątkowe popołudnie i piątkowy wieczór na kanapie. O Jezus, w dresie, nigdzie się nie wybieram. Muszę trochę popracować, trochę rzeczy zrobić na komputerze, więc idealnie, jutro rano znowu basen. Także chodź się pokażesz, chodź, bo dawno też ciebie nie było. No chodź do mnie, chodź. Nie bój się, nic nie przeskrowałeś przecież. Gamoniu, mój mały, obsesa. Proszę, jest i Leon. Cały i zdrowy. Mieliśmy niestety jakiś czas temu bardzo nieprzyjemne przejścia. Ty bardziej miałeś nieprzyjemne przejścia, ale o tym wam opowiem jutro, bo wydaje mi się, że to było w czasie, kiedy nie nagrywałam tutaj nic, ale on niestety miał taki nieprzyjemny cały tydzień. Chodziliśmy codziennie na kroplówki. Teraz już jest dobrze. Na dobre wyniki, ale no, nie czuł się najlepiej. Tak, Bidusiu, już ci daję jeść. Dobra, ja sobie robię jeść i tobie daję jeść. Ja się z wami tutaj z tego miejsca żegnam. Kończymy tego vloga, ale żegnam się i zaraz z rozpędu zaczynam nowego, więc kolejny będzie po prostu kontynuacją tego, co widziałyście teraz, ale chciałam dobrać pożegnanie, więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że to był miło spędzony czas, ale też, że ja teraz jakoś tak, wiecie, wrócę już do dodawania filmów, bo nie ukrywam, że też mi tego brakuje. Okej, kończymy i zaczynamy nowego vloga.